Jajka, kochani. Ja wróciłam do domu. Dzieci zostawiłam u mojej siostry. Jest godzina piąta. Piątek. Jak wiecie, dzisiaj miała być ta kolęda. Ale kolęda się nie odbyła. Pomimo, że cały dzień czekaliśmy na księdza. No cały dzień. Prawie do 13. Od rana czekaliśmy na księdza. Dzieciom porobiłam śniadanie i wiecie, tak szybko zjedliśmy, ja zjadłam tam też banana na szybko, nawet kawy sobie nie robiłam, no bo myślałam, że ten ksiądz przyjdzie. Moja mama miała wizytę u lekarza i miała na 10, no i mówi, no dobra, poczekamy, może przyjedzie ten ksiądz o tej 11, to ja zdążę. I słuchajcie, czekaliśmy do 13, ksiądz nie przyjechał. No i mama miała jeszcze wizytę u jednego lekarza i mówi, dobra, to może pojedziemy do tego drugiego lekarza. Ja mówię, no dobra, ja mówię, no trudno, nie przyjechał, może coś się stało, miał być dzisiaj tam jakiś pogrzeb. Ale nie wiem dlaczego, skoro na dzisiaj była kolęda, a ksiądz zawsze od nas ją zaczyna, od naszego domu, bo mieszkamy na wybudowaniu i zawsze od nas ją zaczynał. Kiedyś zaczynał gdzieś indziej, ale no wtedy też był o 11, czy po 11, więc no dziwne to dla nas było. No ale mama już była tak zdenerwowana, ja też, tym czekaniem, no bo ileż można, no cały dzień nic marnować, nic nie można zrobić, no bo wiecie. I co? I przyjechałam, zmieciłam ogień, bo rano zmieciłam ogień i no nie jest aż tak zimno w domu. A przyjechałam, to też zmieciłam ogień, zamknęłam kury. A teraz zjadłam sobie owsiankę, którą miałam zrobione na rano, ale rano jej nie zjadłam. I teraz piję kawę i za chwilę znowu muszę lecieć na dwór, nakłaść właśnie tam do pieca. Ale chciałam wam coś pokazać. Widzicie, jeszcze wszystko jest gotowe na księdza. Ja sobie wysmarowałam ręce kremem, dlatego zdjęłam moje pierścionek i obrączkę, bo tak miałam ręce dzisiaj przesuszone, że masakra. A zostawiłam moje dzieciaki u siostry, bo będę robić sobie paznokcie. I wiecie, moja mama tam została do poniedziałku, bo wtedy chcę iść w poniedziałek do tego lekarza spróbować znowu. Kawę piję. A co wam chciałam pokazać? No i zaraz posprzątam to na tą kolędę. Trudno, ksiądz nie przyszedł. To ja to posprzątam i tyle, tak? Zadzwonię później do jakiegoś sąsiada, bo my tu nie mamy blisko nigdzie sąsiadów. Mamy dosyć daleko sąsiadów. Zadzwonię i się dowiem, czy była ta kolęda, czy nie było. Czy może jutro mam czekać. No nie wiem. A chcę wam pokazać dwie paczki, które do mnie przyszły. Jedna paczka to jest z Minty Shopu i w ogóle super mi się podoba, że to jest tak zapakowane taką naklejką z takimi, nie wiem czy to buźka, chyba buźka. Z Minty Shopu, że polowałam na tą paletkę cieni Nabla Dreamy, a jej nie mogę dostać i myślę, że jej tak szybko nie będzie, to zamówiłam sobie dwa cienie z Nabli i ja tak naprawdę mi chodziło tylko o te cienie, więc sobie myślę, po co mam wydawać tam 160 zł na całą paletkę, jak mogę sobie kupić tylko te kolory, które mi się najbardziej podobają. No i kupiłam sobie te cienie właśnie osobno do włożenia w paletkę po moich starych cieniach z Inglota. Mam nadzieję, że to będzie pasować. Jeszcze nie przymierzałam, tylko szybko otworzyłam. Ale mam nadzieję, że będzie pasować. I to jest taki cień. Tutaj nie ma tak tego widać, ale to jest cień o nazwie, już wam mówię, kochani. Mam ręce tłuste od kremu. Żebym ja tu widziała. Tu nie ma nazwy. O co, come on. A, tu jest. Alchemy. Alchemy. To sobie zobaczcie na stronie Minty Shopu. I tutaj jest taki cień. Też fiolet.
To są oba fiolety i to jest selfish. I w tym selfish ja się zakochałam na Instagramie. To wam podlinkuję Instagram takiej dziewczyny, która robi piękne makijaże. Czekajcie, żeby tego nie zniszczyć. I ten selfish to jest taki fiolet. Też, ale ciemniejszy, z drobinkami i one są takie piękne, te cienie. Ja może spróbuję tutaj położyć na szafkę. Spójrzcie. Czy to nie jest piękne? To jest taki bardziej fiolet, a to jest taki fiolet mieniący się na srebrny. No są piękne po prostu. I ona zrobiła taki makijaż tymi cieniami, że ja się zakochałam i no nie mogłam się oprzeć. No. Zobaczcie sobie, Selfish i Alchemy z Nabla. I z tego Minty Shopu zamówiłam sobie też pędzelek. Jak widzicie i poznajecie, może niektórzy poznają, to jest pędzelek Maxineczki, która też nagrywa na YouTubie, którą ja też uwielbiam. I to jest pędzelek o numerze 07. Widzicie, jak to jest? Ewa się przygotowała do filmu. Otworzyła paczki, ale nie otworzyła pędzelka. Czekajcie. Dobra, już otworzyłam. I to jest taki pędzelek o numerze 07 do rozcierania. Ale ja widzę, że on jest dość malutki. I będzie można nim też na pewno nakładać cienie. No i one są drogie dosyć, te pędzelki, no bo on kosztował 60 ileś złotych. Ale piękny. No. I to włosie takie mięciutkie, wow. To jest niby z kozy. Czekajcie, ja zamknę tu pokój. Bo tu telewizor gra. I to daje taki pogłos. Tutaj kupiłam sobie, jak goście przyjdą, kremówki. Chciałam je otworzyć, ale ich nie otworzę. Dobra, cień. Tu jest pędzelek od Maxineczki. Numer 07, to sobie zobaczcie. On kosztuje 6 dych. Ale ja chcę sobie pojedynczo kupować i wiecie, pojedynczo kupować i kilka z tych pędzelków sobie uzbierać. Wypróbuję jeden, zobaczę, czy warto wydać 6 dyszek, a to był jeden z tych tańszych pędzli i wtedy będę sobie sukcesywnie zamawiać inne. Natomiast tutaj nie będę już tej bazy wyciągać. Mam bazę z Golden Rose. Bo moja baza do cieni, coś się z nią stało. Ona już chyba się przeterminowała, nawet nie wiem. Miałam bazę z Makeup Revolution za 12 zł. Ta tutaj była chyba po 16. Jakoś tak. I zamówiłam sobie nową bazę. Kolejną rzeczą, to tutaj już zamawiałam z Allegro, jest nowy lakier z Semilaka. I to jest numerek 161 Something Nice. I właśnie dzisiaj go chcę użyć. To jest taki brokatowy, takie drobinki brokatu połączone razem ze sobą, więc ja nie otworzę tego, bo mam śliskie ręce, jak mówiłam, kremowałam sobie. No i to zamówiłam z Allegro. I tutaj mam jakieś ulotki z Semilaka. Same ulotki tam są, bo patrzałam. I tutaj dostałam jedną krówkę z Semilaka i jedną krówkę z Minty Shopu. I nie będę otwierać ciasteczek, tylko zjem sobie te dwie krówki do kawy. No. Się odwrócę, bo nie lubię tak mówić, jak mnie nie widać. Nie wiem, wydaje mi się, że jak do kogoś mówię, to powinno być mnie widać. No i zjemy sobie króweczki.
i będziemy działać z paznokciami. Także to tyle, może Wam pokażę wieczorem efekt końcowy na paznokciach. Jutro, nie wiem jak mi się dzisiaj uda z tymi paznokciami, czy mi się uda dokończyć. Natomiast jutro chcę zdjąć tą choinkę i posprzątać po prostu te ozdoby świąteczne. Muszę je zanieść na strych, może tam jeszcze trochę na strychu posprzątam. A wtedy pojadę po dzieciaki, bo już za nimi tęsknię tak naprawdę. No. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało dzisiaj zrobić te paznokcie, bo jak dzisiaj ich nie zrobię, to nie zrobię ich pewnie wcale. Jak jutro pojadę po dzieci, to wiecie jak to przy dzieciakach. A po nocy nie chcę siedzieć, bo wtedy jestem zmęczona i tak dalej. Także tyle. Tyle co chciałam Wam powiedzieć. Widzicie, jeszcze wisi u mnie ten Mikołaj. No ale dobra. Kończymy. Także trzymajcie się ciepło, dajcie łapki w górę. Pamiętajcie, 100 tysięcy subskrypcji na koniec roku. I trzymajcie kciuki za moje postanowienie. Żartuję oczywiście. Wiadomo, że ja będę jeść mniej słodyczy, nie będę się objadać na noc, ale nie zrezygnuję ze słodyczy, to tak nie jest. I tyle. Słuchajcie. Dobra. Bo nie mam o czym gadać, nie mam zbytnio czasu. Dzięki, że oglądacie. I dzięki, że podoba się Wam w ogóle mój kanał. I tak mi nawet głupio momentami, że powinnam mieć porządny sprzęt. Ale wiecie, takich dużych pieniędzy na raz nie mam. Najpierw muszę zrobić ważne sprawy, priorytety najpierw, a potem. Ale cały czas o tym myślę i cały czas o tym pamiętam. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! Dobra kochani, będę działać z paznokciami, ale mam złą wiadomość. Jeżeli chcecie zamawiać te cienie z Nabla, to one nie pasują do tych cieni, do tych pudełek z Inglota. I moja głupota, bo sobie nie zmierzyłam, ale ja widzę, że tutaj ten wkład taki można byłoby wyjąć. Ja spróbuję to wyjąć, nie wiem, nożem, pensetą i tutaj do tego magnesu po prostu to się przyczepi. Mam nadzieję. Zobaczymy zaraz, podziałamy. Udało mi się wyjąć to z tego i teraz spróbuję te magnesy tu przełożyć, bo tutaj jest taki magnes. Spróbuję te magnesy przełożyć. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie mam kleju, ale mam klej u góry na ciepło i zobaczę, czy w ogóle to uda mi się przełożyć i żeby to tutaj trzymało. A wtedy jutro pójdę po ten klej. Już dzisiaj tam nie chodzę po tym strychu. Tylko się wezmę za te paznokcie, a jutro sobie to przykleję. Zobaczę jeszcze, czy to się da odkleić, ale patrzałam, to chyba się da. Trochę mi tu pękło tej paletki, no ale trudno, nic się z tym nie stanie, jeżeli tutaj będzie taka dziura, mi to tam nie przeszkadza. A osobnej paletki nie będę na razie zamawiać z Nabli, zobaczę, żeby sobie później zamówić taką magnetyczną, jakąś uniwersalną, żeby po prostu sobie kilka cieni, ale wiecie, to są kolejne pieniądze wydane tak naprawdę. No tu mam jeszcze jeden cień z Inglota, taki jasny, który mi się tylko został. Tutaj wypadł mi jeden, ale te cienie mają naprawdę już chyba mega, mega dużo lat, więc i tak dziwne, że tyle trzymały. No, próbuję teraz dalej. Udało się, ten magnes był przyklejony tylko klejem, więc trochę tutaj podważyłam i tu go przykleję. A jutro to sobie poprawię właśnie tym ciepłym klejem. I myślę, że to się będzie trzymać, a to po prostu wyrzucę. No, także widzicie, jak się chce, to można. A teraz te cienie tu mi się chyba zmieszczą. O, to się nawet trzyma, nawet nie będzie trzeba może poprawiać. No, super. Widzicie, jak Ewcia potrafi zadziałać. No. I są trzy cienie na miejscu. Brawo ja. Łapka w górę. Ale i tak będę sobie na pewno systematycznie
Wymieniać się nie, na razie mam dosyć. Może na urodziny sobie zrobię taki prezent, żeby sobie kupić paletkę magnetyczną. Byłoby fajnie. Kupić taką porządną paletkę magnetyczną i sobie zebrać kilka takich cieni, wiecie, takich, które używamy non-stop. Bo teraz mam tą paletkę Zoeva, ale tam też, wiadomo, te ciemne cienie ja tak używam sporadycznie albo trochę ewentualnie na kreskę, żeby poprawić, a tak one nie są używane i wiadomo, że ich nie zużyjemy. Tutaj te są też mega duże, ale mam nadzieję, że je zużyję. Jeszcze dla Was chcę zrobić swatche, poczekajcie. Swatchowałam Wam te cienie. I jak one się pięknie mienią, to jest ten pierwszy, to jest cień pierwszy, poczekajcie. Kurczę, ale to i tak nie oddaje ich piękna. O. Widzicie, to jest taki bardziej szary ten cień. Ten cień alchemii. To jest ten. To jest alchemii i niby on wydaje się ciemniejszy, ale na swatchu wychodzi bardzo jasny i taki mieniający się na fioletowo. Natomiast ten selfish to jest ten, no i to jest ten drugi. On wychodzi taki fiolet wpadający w szarość. Mega są te cienie. Mam nadzieję, że w połączeniu z tym pędzelkiem od tej maksineczki ten makijaż jakikolwiek wyjdzie super, nawet sam jeden cień, ja uwielbiam takie fiolety, więc myślę, że to śmiało zastąpi mi tą paletkę na Blood Dreamy. Także, no teraz już żegnam się z Wami. Pa!